Dzień dobry, ze mną jest Piotr Woźniak, były minister gospodarki, były prezes PGNiG. Kłaniam się, panie ministrze. Dzień dobry. Panie ministrze, przed chwilą słyszeliśmy o dopłatach dla sprzedawców węgla. Jeden z tych sprzedawców powiedział naszemu reporterowi, no to dobrze, że państwo reaguje. Dobrze, że państwo reaguje właśnie w ten sposób, dopłacając do sprzedawców węgla. Sposób reakcji jest bardzo ważny. Brakuje u nas w systemie prawnym i w regulacjach, bo rozumiem, że tu jest system regulacyjny został uruchomiony. Jakkolwiek go, ktokolwiek jak powinien wyglądać, a kto rozumie, to jest zupełnie inna rzecz, no ale jest. Mianowicie regulacji, o której brakuje, tej brakującej, to jest regulacja dotycząca i definicja tak zwanego ubóstwa energetycznego. To się po angielsku nazywa energy poverty i dotyczy głównie ciepłownictwa. Jest to wprowadzone za pomocą różnych manewrów do prawodawstwa unijnego, ale nie unijnego na poziomie unijnym, tylko poszczególnych krajów. No dobrze, to ubóstwo energetyczne w Polsce, jak się przedstawia i jak wpływa na nie ta cena węgla 3000 zł za tonę, no bo tutaj stoimy przed takimi cenami. Nie, no katastrofalnie oczywiście, 3000 zł za tonę węgla, który służy do ogrzewania i w bardzo dużej części do gotowania posiłków dla gospodarstw indywidualnych, to jest zabójstwo, to jest nie do przeskoczenia cena. To rzeczywiście będą uszczuplane dochody w innych miejscach, czy wydatki. No to ile osób może wpłynąć? To nie jestem w stanie tego policzyć. Jest podejrzane, no ale właśnie do tego zmierzam. Potrzebna jest przyzwoita definicja ubóstwa energetycznego. W państwach unijnych, które są cywilizowane, nie wszystkie są, na przykład w Wielkiej Brytanii albo we Francji, definiuje się to jako 10% tak zwanych dochodów dyspozycyjnych. Znaczy, jeżeli ponad 10% pieniędzy, które ma gospodarstwo domowe, tu się liczy wszystkich, którzy są w gospodarstwie domowych, jest wydawane na potrzeby grzewcze, energii elektrycznej, ogrzewania, jednym słowem na energię. Różnie jest z paliwami pędnymi do pojazdów, ale powiedzmy, że przede wszystkim energia elektryczna i ciepło, to wtedy taka rodzina, czy takie gospodarstwo domowe jest kwalifikowane jako... Wtedy można mówić o ubóstwie energetycznym, tak? Jako zubożało energetycznie i ono podlega różnego typu wsparciu. Różnego typu mechanizmom wsparcia. No i tej definicji w polskim systemie prawnym nie ma. Nie ma. To jest przeszkoda w sprawnej reakcji? Nie wiem, jest przeszkoda, bo jest przeszkód dużo więcej, natomiast od tego należałoby zacząć, moim zdaniem, tak jak się to robi, jak mówię, w krajach, które parają się z tym problemem, bo nie tylko w Polsce. No dobrze, a tu chyba wymaga szybkiej reakcji ta sytuacja, którą mamy, więc no rząd mówi o dopłatach do węgla, o zamrażaniu cen. No takie rozwiązania mogą chociaż doraźnie pomóc tym, którzy są zagrożeni właśnie tym ubóstwem energetycznym, o którym pan mówi? Znaczy, tych zagrożonych rzeczywiście będzie spora grupa, albo jeśli ją policzyć według takich samych kryteriów jak w innych krajach, to będzie duża grupa, to będzie szło w miliony. Natomiast czy manipulacja na rynku cenowa odniesie skutek, to ja szczerze mówiąc wątpię, dlatego że mamy złe, dość przykre doświadczenia jeszcze z nieodległych czasów interwencjach w ceny. Stąd jest tylko krok do reglamentacji, która zawsze jest katastrofą. Zawsze. Czy to dotyczy butów, czy to dotyczy łyżwiarstwa figurowego, czy to dotyczy węgla, tak samo kończy się katastrofą. Reglamentacja jest końcem systemu wolnorynkowego, to jest może mniejsze zmartwienie, nie wszystkim to przemawia do wyobraźni, natomiast to jest koniec rzeczywiście normalnego rynku. Czyli co, te plany rządu to jest bieg na ścianę? Znaczy, ja nie wiem dokładnie, jakie są plany rządu. No, bo faktycznie, jeszcze nie mamy dokumentów przed sobą. Przeżyłem ich kilka i żaden z nich nie ustrzegł przed taką sytuacją jak teraz. No jest wyjątkowa, bo faktycznie raj cen nośników energii jest wyjątkowo gwałtowny i wyjątkowo stromo się te ceny pną do góry. Natomiast wygląda na to, że będziemy musieli się z tymi cenami wysokimi mierzyć przez dłuższy czas. To nie jest jednorazowy wyskok, tak jak się zdarzało kiedyś, a to przy kryzysie naftowym, a to przy innych okolicznościach w 2008 roku, na przykład przy kryzysie, na który się mówi kryzys bankowy, czy systemu finansowego, ale z takim jednoznacznym wzrostem samych nośników energii nie mieliśmy do czynienia w historii jeszcze nigdy. Czy pan nie wierzy w to, że te ceny na przykład właśnie węgla uda się szybko i sprawnie zbić w najbliższym czasie? Nie sądzę. Nie sądzi pan. Panie ministrze, do węgla jeszcze wrócimy. Ja chciałem zapytać o benzynę, bo to też nam spędza chyba sens powiek. Jak pan myśli, kiedy zobaczymy na stacjach benzynowych 10 zł za litr 95? Nie, ja się nie zajmuję wróżeniem. To jest... Ale przyjdzie taki moment? Że się zajmę wróżeniem? Nie przyjdzie. Że będzie 10 zł na stacjach. Bo wszyscy się tego boją, jak zamykamy oczy, czasami widzimy tą dychę. Nie wiem, dlatego że nikt nie przedstawia sensownych rachunków. Nawet tu muszę, tutaj to nie jest akurat zarzut w stosunku do administracji, tylko żadna z firm konsultingowych, które by pokrywały swoją działalnością rynek Polski,
nie pokazała takiej projekcji cenowej, na podstawie której można by powiedzieć, że będzie 10 i w konkretnej dacie. Nie, natomiast rzeczywiście z tymi wyższymi cenami ropy również trzeba się będzie pogodzić. Czy paliw, to nie tylko chodzi o benzyny, przecież chodzi też przede wszystkim... Oczywiście diesel na przykład. O tak zwany napęd, czyli olej napędowy, który jest paliwem dla wszystkich w wielu sektorach, nie tylko do prywatnych przejazdów, ale przede wszystkim w sektorze rolnym. Trzeba się będzie z tym pogodzić i umiejętnie na tym zagrać. Na tym można i po stronie firm zrobić pieniądze, i po stronie konsumentów zyskać na niższych cenach, tylko trzeba umieć odpowiednio zarządzać tym sektorem. Konsument to chyba nie zyska przy 8 zł za litr paliwa. Nie, dlatego że już stracił, to już nie odrobi tych strat, to o tym można zapomnieć. Pan nie jest optymistą, jeżeli chodzi o te ceny, tak? Niektórzy mówią, poczekamy i one spadną, a tego, co pan mówi, prawdopodobnie chyba... ustabilizują, tylko że jednak na dużo wyższym poziomie niż ten, którego byśmy sobie życzyli, tam w granicach 5 zł, które kiedyś uznawane było w ogóle za nieprzekraczalną barierę popytową. Ona pękła. No sam płaciłem teraz prawie 8 zł za litr benzyny zwyczajnej na stacji benzynowej, zupełnie szeregowej, nie żadnej super ekstra, tylko... Też mi się zdarzyło to właśnie w ten weekend, tak? No trochę więc bolało. To jest, no tak, ale to można sobie odpuścić, wyjazd do lasu, natomiast jeżeli się tankuje traktor do tych wszystkich zabiegów agrotechnicznych albo używa tego diesla do produkcji przemysłowej, to tego sobie nie można odpuścić, bo to musi być kupowane na wciąż. To znaczy bez przerwy i na stałe, więc to tutaj się nie... Dobrze, to powrót do tych 5 zł, o których pan powiedział. On jest możliwy? Ja przepraszam, że ja tak pytam, ale naprawdę wszyscy jesteśmy głodni, chociaż jakiegoś promyczka nadziei w tej całej sytuacji. Ja też bym bardzo chętnie czegoś posłuchał sensownego. Nie znalazłem wiarygodnych opracowań oprócz trątadrackich wykrzykników niektórych polityków, że wrócimy do normy, co oczywiście trzeba puścić mimo uszu, bo to są... bez podstaw formułowane tezy. Moim zdaniem te ceny się ustabilizują powyżej 5 zł zdecydowanie i na dłużej. Więc z tym się trzeba liczyć. To nie znaczy, że trzeba się rzucić i kupować natychmiast na zapas benzynę, bo to jest po pierwsze bez sensu, po drugie to jest naprawdę niebezpieczne. Przechowywanie w warunkach domowych czy w warunkach półdomowych nawet paliw płynnych to jest duże niebezpieczeństwo, należy tego unikać. Trzeba się pogodzić z tym, że będzie trzeba na bieżąco płacić i właściwie planować zużycie paliw. Jeżeli to się da planować, bo jak już powiedziałem, no przy zabiegach agrotechnicznych to się nie da zaplanować. Wiadomo, ile traktor, ile ciągnik wypali diesla na hektar, czy on orze, czy on sieje, czy bronuje. Wiadomo to wszystko, każdy z rolników to doskonale wie. Tak, to nie jest tylko problem kierowców, ale rolników, a wysokie ceny na przykład na roli przekładają się później na wysokie ceny żywności. Piotr Woźniak, były minister gospodarki, były prezes PGNiG, jest cały czas moim i państwa gościem. My zapraszamy na dalszą część naszej rozmowy do rmf24.pl, naszego radia internetowego i na nasze strony w sieci. No właśnie, a ja zadaję sobie czasami takie pytanie, dlaczego widzimy takie skoki tych cen tego paliwa dzień w dzień, tu 12, 15 groszy, dlaczego to tak... Dlatego, że nikt tego nie zaplanował. Tak wygląda. I dlatego się to jest, wygląda to na szarpaninę, bo to jest szarpanina. Mhm. Takie jest moje zdanie. Przepraszam. Można oczywiście zarządzać... A co, ktoś przychodzi i mówi, kurczę, trochę dzisiaj nam tutaj się liczby nie spinają, podniesiemy, zobaczymy, co się stanie o 15 groszy? Niemożliwe, że to tak wygląda. Właśnie. Wiara w dogłębną wiedzę cenotwórców jest zawodna i dlatego jedyną radą, jaką wymyślono przez niejedno pokolenie, to jest demonopolizacja rynku i wielość oferentów. Wtedy jako tako podaż można próbować moderować z wyższego pułapu. Natomiast na co dzień, zwłaszcza przy monopolach, to wygląda tak, jak pan redaktor powiedział. Wstajemy rano i powiedział, a dlaczego to jest 2,20? Niech to kosztuje 2,50, zobaczymy, co będzie. Spadnie popyt, czy nie spadnie? To nie zasługuje na tak amatorskie podejście. Demonopolizacja rynku jest absolutnie konieczna. Trzeba wszystko robić, żeby rynek był jak najbardziej rozmaity, zwłaszcza po stronie podaży. Po stronie popytu nie ma się czym martwić, on zawsze jest bardzo różnorodny. Więc jak mówię, demonopolizacja, jeszcze raz, trzeci raz już to mówię, demonopolizacja. Jak największa ilość sprzedawców, oczywiście we właściwy sposób regulowanych, nadzorowanych i sprawdzanych, tak jak to powinno być w każdym właściwie rynku, nie tylko w rynku paliw. Natomiast rynek paliw wyjątkowo wrażliwy i wyjątkowo
poddany obserwacji, bo wszyscy na co dzień z niego korzystamy. Taki wyjątkowo chwiejny, co widzimy za każdym razem, jak podjeżdżamy na stację benzynową. A co się wydarzy, panie ministrze, kiedy za te kilka miesięcy wejdzie to unijne embargo niepełne? Nie pytam oczywiście o ceny, tak? Bo już ustaliliśmy, że tych cen przewidzieć teraz nie sposób. Nie. Co się wydarzy, kiedy to embargo na rosyjską ropę europejskie, oczywiście wiemy, że niepełne, bo jest to tylko embargo na ropę transportowaną tankowcami, no ale mówi się o tych 90%. Czy wtedy Europa będzie sobie w stanie poradzić z brakiem tego surowca? Do tego czasu, bo rzeczywiście okres jest aż 6-miesięczny. Tutaj nie mówimy o fizycznym braku, to nie jest kryzys naftowy. OPEC na czele z Arabią Saudyjską nie obciął wydobycia, chociaż mocno ją ograniczył i trzyma się tego ograniczenia. Tylko kwestia ceny. Przede wszystkim należałoby wpływać na państwa producentów, żeby produkowały jak najwięcej. Nie mówię o Rosji, bo tutaj namawianie do czegokolwiek jest bezskuteczne. Byłoby bezskuteczne, tak jak jest do tej pory. Natomiast OPEC, łącznie z OPEC-iem Plus, a wyjątkiem Rosji, powinien być poddawany stałej presji na zwiększenie produkcji, po to, żeby podaż była możliwie duża. To embargo to 6-miesięczny, czy 6-miesięczny okres do momentu embarga, czyli zakazu przywozu ropy naftowej, surowej i produktów ropopochodnych, czyli gotowych paliw, bo o tym się mówiło bardzo mało. Na szczęście to zostało objęte również tym samym pakietem sankcji, chyba szóstym dopiero. Federacja Rosyjska produkuje ogromne ilości paliw gotowych. I my w Polsce też zaopatrujemy się bardzo szerokim strumieniem w gotowe paliwa, nie w ropę do przerobu, bo tutaj mamy ograniczone zdolności przetwórcze kraju. I ten szósty pakiet sankcji nie ogranicza dostępu tych gotowych paliw? Więc okazuje się, że ogranicza w końcu. Ja to sprawdzałem jeszcze dzisiaj rano, ale rzeczywiście ogranicza. Nie wiem, czy w takim samym stopniu, bo tego nie sprawdziłem, czy w takim samym stopniu jak ropę surową. Natomiast w import paliw, gdyby nie był objęty sankcjami, to byłaby katastrofa, bo Federacja Rosyjska zalewałaby Europę, tak jak do tej pory, gotowymi paliwami, które są w bardzo konkurencyjnej cenie, co jak już kiedyś powiedziałem publicznie, to wieloletnia taktyka Federacji Rosyjskiej, polegająca na tym, że się gotowe paliwa oferuje w niskiej cenie, bardzo atrakcyjnej, konkurencyjnej, doprowadziły do rozkładu przemysłu rafineryjnego w Europie. Nikomu się nie opłacało budować i inwestować w rafinerię, martwić się i dbać o biznes, podczas kiedy można było gotowe paliwo kupować całkiem przyzwoitej, jak mówię, konkurencyjnej cenie bezpośrednio z Federacji Rosyjskiej. Także ten niedorozwój przemysłu rafineryjnego, ja myślę, że on się teraz poprawi, dlatego że dostępność ropy się zmieni, dostępność ropy rosyjskiej, mam nadzieję, że trochę spadnie. Trochę to wymusza, prawda, w rafineriach europejskich. To powinno zadziałać, natomiast też trzeba wiedzieć, że cykl inwestycyjny w takich dużych zakładach jak rafinerie też swoje trwa. To nie jest coś, co zaowocuje, czy da skutek w ciągu nocy, z piątku na sobotę. Każdy, kto widział raz te maszynerie, chociaż na oczy wie, że przestawienie tego wszystkiego pewnie trochę potrwa i jest bardzo trudne. To nie jest przestawienie, dlatego że rafinerie, to zwłaszcza te nowoczesne, taką jak mamy w Gdańsku, pod firmą Lotos, one są w stanie przerabiać właściwie dowolny gatunek ropy. To nie jest prawda, że można przerabiać tylko i wyłącznie ropę ciężką, zasiarczoną, rosyjską. To jest kłamstwo. Można w Gdańsku przerabiać dowolny gatunek ropy, zwłaszcza jeśli się w to zaangażuje przyzwoitych. Ale można to zrobić w miarę szybko? Tak. Czy można to zrobić choćby teraz, jeżeli to pojawiłby się transport ropy, jeżeli by przypłynęła ropa, nie wiem, z Wenezueli? Ja nie jestem technologiem z praktyki, natomiast oczywiście można. Rafineria gdańska jest na tyle elastyczna po tych ostatnich modernizacjach, wszystkich EFRA-ch i 10+, wcześniej, że jest w stanie przerabiać bardzo różne gatunki ropy i oczywiście trzeba dbać o to, żeby mieszanka wprowadzana do procesu technologicznego była we właściwych proporcjach. Ale po pierwsze, można taką mieszankę uzyskać i uzyskać taki sam, mówię od strony technicznej, taki sam skład ropy, jaki się kupuje pod marką Repco czy Urals, robiąc rosyjski. Mieszanki z całego świata, a poza tym tolerancja tej, jak pan powiedział, maszynerii, czyli rafinerii gdańskiej jest na tyle duża, że jest bardzo szeroki przedział charakterystyk ropy, które można tam przerabiać bez szkody dla instalacji, a z pożytkiem dla produktu. To dość na razie o ropie i o paliwach. Ja wracam do węgla, ponieważ no, tak jak pan mówił, raczej te ceny nam się tutaj nie powinny jakoś gwałtownie spadać, a pytanie drugie jest takie, czy tego węgla nam tutaj wystarczy, bo to też są zapewnienia, które płyną z ust polityków, a na zapewnienia z ust polityków powinniśmy reagować raczej z dystansem, że węgla nam nie zabraknie. Tymczasem
Na przykład Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla ocenia, że ten deficyt surowca w tym roku to jest 11 milionów ton. 5 milionów ton z tego to jest węgiel komunalno-bytowy, czyli taki, który tak jest używany na przykład do palenia w piecu. Czy jest takie zagrożenie, że po prostu będą pustki w składach? Znaczy, bilans węgla nam się domykał z roku na rok przez ostatnich kilka lat dzięki importowi. Dlatego, że kopalnie polskie, krajowe, nie były w stanie tego popytu zaspokoić, zwłaszcza w tych sortymentach, o których to się nie mówi, asortyment, tylko sortyment, tak to mówią na Śląsku i w nomenklaturze górniczej, tych sortymentów domowych, czy jak pan powiedział, bytowych, to znaczy grubego węgla niskosiarkowego, którego się używa w kuchniach węglowych. To, czego potrzebuje człowiek do tego, żeby ogrzać swój dom. Ale również w ciepłowniach, zwłaszcza tych mniejszych. Tego węgla brakowało. Importowaliśmy go zwykle z Ukrainy, z Donbasu. To jest bardzo dobrej, wysokiej jakości węgiel, dlatego ta pierwsza próba odcięcia się od węgla rosyjskiego, tam były takie jakieś 3 lata temu wykonane ćwiczenie pod tytułem wyrzucamy węgiel rosyjski z bilansu, dlatego że on jest zasiarczony. To od początku było fałszywe założenie, dlatego że ten węgiel i rosyjski, i ukraiński przede wszystkim, bo rosyjski to różne, był bardzo dobrej jakości. Był niskosiarkowy, o wysokiej własności opałowej i świetnie się nadawał właśnie do celów bytowych. No to teraz, kiedy tego węgla nie ma, to teraz nasze nie możemy go kupować, radę? Dlatego że on jest sprzedawany z flagą sowiecką wbitą do wagonu, więc to jest wykluczone, żebyśmy finansowali w ten sposób wojnę. Trzeba go kupować gdzie indziej. Jego na świecie, jeśli chodzi o zasoby, nie zabraknie. Jeśli chodzi o produkcję, też nie zabraknie. No ale popatrzmy przede wszystkim na własne podwórko. No właśnie, jeśli chodzi o naszą rodzimą produkcję, my jesteśmy w stanie ten popyt zaspokoić tutaj? Zasobów węgla energetycznego w przyzwoitych jakościach mamy mniej więcej, proszę spokojnie tego posłuchać, 3,6 miliarda ton w złożach. Liczba przy produkcji co? Rocznej rzędu 50 milionów ton, to można sobie podzielić jedno przez drugie, wychodzą tam jakieś setki lat. I tak jest. I to jest, mówię, te 3,6 miliarda to są tylko te złoża, które są objęte tak zwanym PZZ-em, czyli programem zagospodarowania złoża. Czyli nie jakieś domniemane, prawdopodobne do wydobycia czy do rozpoznania. To są złoża, które są objęte już planami kopalń. Oczywiście, które się prędzej czy później realizują albo i nie, bo to różnie bywa. Ale takimi dokumentacjami są objęte. To są ogromne zasoby, bo ogólne zasoby węglowe w Polsce to jest 60 ponad miliardów ton, przepraszam. To też są ogromne zasoby, więc teoretycznie można by po nie sięgnąć. Tym niemniej, ze względu na spolegliwość z przepisami, które funduje nam Unia Europejska, zresztą sami robimy tak zwany gold plating, jeszcze bardziej to podkręcamy w Polsce, ograniczenie węgla będzie... wydobycie węgla będzie poważnie ograniczane. I teraz chcę przejść do tego, o czym uprzedzałem wcześniej, mianowicie do rozporządzenia, które wisi od połowy grudnia zeszłego roku. Rozporządzenia unijnego. Rozporządzenia unijnego Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, które mówi o tym, że 1 stycznia 2024 roku, 1 stycznia 2024, czyli za półtora roku, wszystkie stacje odmetanowania muszą być zamknięte. A co to oznacza w praktyce? Bo to no niewiele właśnie, mówi, sam pan rozumie. Stacje odmetanowania... trudnych słów. Każda kopalnia, mamy 3 zagłębia w Polsce. Dolnośląskie, Górnośląskie i Lubelskie. Lubelskie jest bezmetanowe i zostaje nietknięte, z tym, że produkuje najmniej, nie wiem, tam kilka, niecałe 10 milionów ton. Dolnośląskie z kolei jest zczerpane, to są, kiedyś to się nazywało zagłębia wałbrzyskie, zostało od wydobycia, czy tam pozostały pojedyncze kopalnie, ale one się nie bardzo liczą. Natomiast Górnośląskie Zagłębie Węglowe, które jest głównym źródłem węgla krajowego, każda tam jest 140 kilka złóż, 144, bo ile jak ostatnio liczyłem, skupionych w kilku kopalniach. Każda z tych kopalń ma trzeci albo czwarty stopień zagrożenia metanowego. To znaczy, że musi być na wciąż odmetanowania. Czyli jeżeli stacje odmetanowania zostaną zamknięte, to jest urządzenie służące do odmetanowania wyrobisk podziemnych. Jeśli one będą zamknięte, to nie będzie można odmetanowywać, a wtedy... Przy zamknięciu tych wszystkich stacji odmetanowania żaden kierownik ruchu, żaden szef kopalni nie pośle ludzi na dół, dlatego że to jest sprowadzenie bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka, co jest karane ciężkim więzieniem, jeśli nie gorzej, w polskim prawie i nikt się na to nie zdecyduje. Znaczy moment zamknięcia stacji odmetanowania oznacza, że Górnośląskie Zagłębie Węglowe staje. 1 stycznia 2024. Tak tu jest, ja mam ze sobą to. Co można z tym zrobić? Kopię tego rozporządzenia. No przede wszystkim na to zareagować. Jest jeszcze czas, bo to się bardzo długo miele w młynach unijnych. To jest, pierwszy projekt był 15 grudnia 2021. To ma swój numer, ma swoje objaśnienia. Ja wyciągnąłem tylko ten kawałek, który dotyczy odmetanowania kopalń węgla kamiennego.
I tu jest powiedziane, jest wskaźnik, który trzeba spełniać, żeby kopalnia mogła działać. Otóż kopalnia, która może być działać zgodnie z tym rozporządzeniem, nie może emitować więcej niż 500 kg metanu na 1000 ton węgla. Rozumiem, że to wyklucza działanie kopalni. Wszystkie kopalnie mają wyższe stopnie zametanowienia. Pytanie, w związku z tym czy coś się z tym dzieje? Mówi pan, że trzeba reagować. No, mamy 1,5 roku. No, to by się wydawało, że jest całkiem sporo, żeby tej sytuacji jakoś zapobiec. No, ale to w jaki sposób to zrobić? No, bo to jest zadanie. To podnosi trochę brew. No, może ma pan jakieś rady dla rządzących? No. Nie mam rad. Ja się nie zajmuję doradzaniem rządzącym. Trzeba było się tym zająć wtedy, kiedy ono się pojawiło po raz pierwszy. To nie jest jeszcze za późno. Obawiam się, że jest dosyć późno, dlatego że cykl konsultacyjny tego rozporządzenia już się zakończył. Bruksela jako twór wyjątkowo biurokratyczny bardzo nie lubi, kiedy się przekracza procedury, więc trzeba by do tego wrócić, wyciągnąć to z powrotem na tapetę i rzeczywiście od każdej strony obejrzeć, pokazując skutki, jakie będą skutki wprowadzenia w życie tego rozporządzenia. No i to wszystko, o czym pan mówi, prowadzi nas do tego, że za chwilę węgla w Polsce już teraz może go zabraknąć. Krajowego może zabraknąć. A za chwilę krajowego węgla nie będzie być może w ogóle, no bo jeżeli kopalnie zostaną zamknięte, no to jak wydobywać, prawda? To przed czym my tutaj w takim momencie stoimy, tak? No, czy teraz w najbliższym sezonie możemy spodziewać się takiej sytuacji, jaka była ostatnio w sklepie internetowym Polskiej Grupy Górniczej, że ludzie chcieli kupić, ale nie mogli? Czy to się będzie działo w takich składach węgla, do których ktoś jeździ w swoim powiecie czy w swoim mieście? Czy to już się dzieje? Czy należy się tego obawiać? Moim zdaniem to się już dzieje. Ja sobie zrobiłem swoją prywatną sondę. Objechałem tu okolice Warszawy. W większości składów węgla nie było w ogóle. Tam, gdzie wisiały ceny, one sięgały 2,5 tysiąca złotych za tonę. Co prawda za orzech, czyli ten wysokiego sortymentu węgiel, który się kupuje do gospodarstw domowych, ale i tak go nie było. A na pytanie, jak mówię, zrobiłem sobie własną uliczną sondę, to jest na pytanie, kiedy można się, to w kilku miejscach zaproponowano mi zapisanie się w kolejności. W jednym miejscu nawet się zapisałem, chociaż ja osobiście węgla nie potrzebuję do niczego. Zapisałem się, miałem pozycję 300 któregoś tam potencjalnego klienta, ale żadnego terminu i za każdym razem namawiano mnie do tego, żebym dzwonił się, dowiadywał, czy już przyjechał. No to przypomina czasy, przepraszam, ze środka w lat 80., gdzie trzeba było się zapisywać na pralkę albo na suszarkę do włosów, bo inaczej po prostu nie można jej było kupić. Ja sądzę, że to oczywiście wyreguluje cena, bo jeśli cena będzie wystarczająco wysoka, to niestety ze szkodą dla tych, których nie stać, oni zostaną za bramą, a ci, których stać, no kosztem innych wydatków zaopatrzą się w ciepło. No, na to rady nie ma. Fatalna jest sytuacja ciepłowni. Ja już to mówiłem gdzieś publicznie, dlatego że ciepłownie nie mają takiego wyboru, muszą się stosować do zasady zamówień publicznych, może nie całkiem regulacji, ale do zasad rządzących zamówieniami publicznymi. Nie mogą kupować pokątnie, po trochu, tylko muszą te zamówienia składać i realizować. Ciepłownie też może zabraknąć? W sposób właściwy i teraz one staną przed wielkimi wyzwaniami, dlatego że z jednej strony mamy rozchwiany zupełnie system regulacyjny, który nakaże im stosować niskie ceny, w porównaniu z cenami surowca. Z drugiej strony będą mogli kupić surowiec tylko za wysoką cenę. No to jest gilotyna. Nie da się kupić drożej, żeby sprzedać taniej bez straty. Takich cudów nie ma. Od czasu, kiedy Fenicjanie wynaleźli pieniądze, tak ten system nie działa. W odwrotną stronę działa, tak. Taniej kupić, drożej sprzedać można, natomiast kupić drożej, sprzedać taniej, nie. Wydaje się, że matematyka tutaj jest nieubłaganie bezlitosna. Nawet nie mówmy o matematyce. To jest zwyczajna kupieckie obyczaj i arytmetyka co najwyżej, ale to jest rzeczywiście fatalna sytuacja ciepłowni, dlatego że regulator, jak powiedziałem, będzie od nich wymagał kwotowania cen stosunkowo niskich, nie biorąc pod uwagę albo odrzucając wnioski o podwyżki taryf na ciepło, a bardzo duża część Polski jest ogrzewana centralnie. No cóż, rząd i pewnie regulatorzy mają twardy orzech do zgryzienia, będą pewnie próbowali sobie z tym jakoś poradzić, jak? Zobaczymy. Piotr Woźniak, były minister gospodarki, były prezes PGNiG, był dzisiaj moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Nie ma za co, dziękuję.